rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci ja. Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Bio. Iskra z Polski. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka, wszystkich świętych, Maryi, tutaj też mamy dzisiaj Maryję, bo to sobota, to wiadomo, wielka robota w niebie i na ziemi. Więc witam Was w systemie, gdzie nie powinno się dużo pracować, tak naprawdę, bo rozmawiałem o tym z Ojcem Pio i mówił, żeby od 3 do 4 do 5 godzin w zależności. Tyle powinno być pracy, takiej fizycznej, żeby się dobrze czuć i tak dalej, i tak dalej. A reszta, czy intelektualne, bo w różnych zawodach się pracuje, a reszta powinna być poświęcona kulturze, właśnie rozrywce dobrej, abyśmy się mogli poczuć troszkę już jak w niebie, sztuce, odwiedzać różne galerie, teatry, słuchać pięknej muzyki i poświęcać się duchowi, czyli tym, co jest najpiękniejsze, najszlachetniejsze, co daje satysfakcję, to co daje miłość, spokój, równowagę i nieagresję. I tak, to jest właśnie system, którym się będzie mało pracowało, bo im więcej pracujemy, to widzimy, co się dzieje. Tym więcej wojen, bo więcej broni się produkuje. I tak dalej, i tak dalej. I władza im tylko przyświeca. No władza nie pochodzi od Boga, tylko od kosmitów, od nas. My chcemy władzy, dlatego trzeba tak oczyścić duszę, żeby nie pragnąć władzy. Tylko służby. To, co Jezus mówił, służyć trzeba, a nie władza. Jezus nie miał żadnej władzy, on służył braciom, siostrom i tych, których kochał, a kochał wszystkich jednakowo. Więc służba państwu, służba społeczeństwu, a nie władza. Władza i dominacja. Widzicie, w Sudanie się tłuką, w Moskwie się tłuką, na Ukrainie, wszędzie, Ameryka też się tłuka, Francja, wszyscy się tłucy, Niemcy najgorsi byli, bo wywołali powszechną wojnę. I przegrali 2 razy, dzięki Amerykanom oczywiście, bo Rosja z Niemcami chciała rozebrać Polskę na części, podzielić się, nie udało się. Teraz znowu chcą Niemcy. Niemcom nie można ufać. Niestety oni mają taki pazur i dążą do tego, żeby znowu zapanować nad Europą, ją poszerzyć teraz ekonomicznie, a biedniejsze państwa stłumić, bo oni chcą rządzić. No to jest właśnie ta pycha, o której mówię. Oni powinni służyć, a nie rządzić. I to samo się dzieje w naszym wewnętrznym, prywatnym życiu. Musimy służyć. To jest najważniejsza rzecz. I taki system chcemy promować, o takim mówić, gdzie się nie dużo pracuje, a dużo się korzysta i tworzy w dobrach kultury, w dobrach sztuki, miłości i wszelkiego, i wszelkiej przyzwoitości oczywiście. To jest system. I trzeba tego nauczać od podstaw. W rodzinie przede wszystkim rodzice, jak będą już tak ukształtowani takim systemem miłości, to już będą umieli
wiedzieli, jak należy dzieci wychowywać, w jakiej pokorze, w jakiej miłości, żeby się wyedukowali na wspaniałych ludzi, na wspaniałych aniołów już tu na ziemi, a jeśli by rządzili państwem, bo trzeba jakichś rządów, bo anarchii też nie może być, bo to jest też złe, to będą rządzić bardzo dobrze, ze spokojem i ze służbą, a nie z władzą i wytykaniem, dominacją i w układy, i w jakieś wchodzić różne. To jest złe, wszystko to jest złe, to jest do naprawienia. Każdy ma swoją wolność, oczywiście nie można go niczym ograniczać, bo na tym polega wolność, że nie ogranicza, nie ma ograniczeń, ale jak się okazuje, w kosmosie, na Ziemi, ograniczenia jednak są. Samo życie już jest ograniczeniem, więc nie wszystko jest dobre, co robimy, bo jeśli mamy duszę zarysowaną, a wszyscy się rodzą tutaj na Ziemiach, głównie dlatego, że mają dusze zarysowane. Nie uczą się miłości, nie byli zbyt dobrzy, żeby wejść do nieba. Tacy jesteśmy. I wtedy taka wolność może być źle czyniona, źle wykorzystywana. I widzimy to na co dzień. Wystarczy, jest taki program, nie wiem czy znacie, w akcji. Ona jest dość późno w nocy, ten program. To czasami, on 15 minut chyba jest. Czasami warto oglądnąć i widzieć, co się dzieje. Tam są właśnie same negatywne przypadki. Ile jest zła, nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Ile jest przestępców, ile łamiących prawo na okrągło, bo prawo też musi istnieć. Tak samo jak jest prawo 10 przykazań, prawo 2 przykazań, czyli miłości Boga i bliźniego, to jest najważniejsze przykazanie. Ale ojciec mówił, że 10 przykazań też trzeba zachowywać, bo nie jest to złe. Oczywiście oni tam poprzemieniali troszkę to 10 przykazań, ale ojciec Pio mi mówił, że nie jest to złe. Oczywiście tam trzeba by pozmieniać pewne rzeczy, bo to się inaczej było troszkę. No ale nie zabijaj, nie cudzołóż, takie różne rzeczy, w tych nie kradnij, no to są takie podstawowe rzeczy. Nie życzyć bliźniemu czegoś złego, no to są takie podstawowe prawa człowieka, można by powiedzieć. I tego się trzeba trzymać. A polityka, która dzisiaj jest, jest nieduchowa. Ona wypływa z zarysowanej duszy i dlatego tak się źle dzieje. Jeśli naprawimy duszę i na urzędach będą takie osoby wspaniałe, no to będzie w państwie pięknie. Ale musi z tym iść razem bardzo mocna edukacja systemu miłości. Bo inaczej się zaraz szybko wszystko wywali. Bo zaraz będą protesty, bo im się nie będzie podobało, że ktoś jest dobry, że ktoś się uśmiecha, że z miłością rządzi. No to lewactwo właśnie takie jest. To ono będzie od razu krytykować. Lewactwo trzeba nawrócić do Boga, bo oni się też muszą przecież zbawić i pójść do nieba. Wcześniej czy później. Więc tak jest. A dzisiaj byłem właśnie, zresztą co dzień się spotykamy z Majką i z mamą Majki. Teraz w ogrodzie popracowałem troszkę, tam pokosiłem różne rzeczy, dopiero się zaczynają prace w zasadzie, więc troszkę będzie. Trzeba się ruszać fizycznie również. Intelektualnie również. Ja wam tutaj też nagrywam, widzicie. Pisałem całe życie te 3 tomy. Nagrywam, to też jest praca, to nie jest takie proste, jak się wydaje, to też kosztuje pewnych emocji, pewnego wysiłku, co dzień nagrywać. Jest to wysiłek i to dość duży. Ale mnie to cieszy, więc to mi też z drugiej strony daje taką satysfakcję, że mogę się dzielić tą wiedzą, tym wszystkim, co wiem i co nam ojciec Pio przekazał. Jeśli ktoś obchodzi urodziny, imieniny, a wiem, że jutro obchodzi Marta. Pozdrawiam cię serdecznie. Masz urodziny, więc zapraszasz wszystkich, bo tam w komentarzu widziałem, zapraszasz wszystkich na urodziny już później w niebie, żebyśmy tam sobie pobalowali. No i będziemy balować. Dlaczego nie? Tam jest tylko balowanie. I gra, taki flirt mistyczny, flirt niebiański. To jest piękna gra. Czasami się zdarza, jak ktoś flirtuje tu na ziemi nawet z wieloma osobami,
Nie, że tam fizycznie się spotyka, niekoniecznie, tak, że tam do różnych rzeczy dochodzi, ale flirtowanie jest piękne, to jest piękne uczucie, naprawdę. Jeśli się ktoś komuś podoba i flirtuje, no to jest piękne uczucie, ale trzeba uważać, bo tutaj jest zazdrość na ziemi i możemy sobie takiego bałaganu narobić, że trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Ale kochać trzeba wszystkich jednakowo i wszystkim wybaczać, tak ojciec uczył nas. Dobrze, to przeczytam wam coś z drugiego tomu. Się krócej zrobię. Bóg może technologię duszy rozmontować, bo tylko On do niej zna wszelkie hasła dostępu. Sam ją stworzył, przepiękną, delikatną. Niezwykle rzadko to się dzieje, by Bóg unicestwił swoje dzieło, duszę. Dlatego kosmos jeszcze istnieje, mimo iż nie jest on dziełem Jego, ale Jego dzieci, tak mi ojciec Pio mówi, to jest dzieło Jego dzieci, czyli nas, kosmitów, znaczy aniołów, którzy wyszli z nieba. Nigdy właściwie nie sprowadza nikogo do niebytu. Nadzieja jest taka. Wszyscy wyjedziemy z materialistycznego kołchozu, jaki w prapoczątkach w imię wolności sami stworzyliśmy. Bóg nam w tym pomaga, ale nie narusza naszej myśli, uczucia ani wolności. Ani takiej czy innej rozkoszy, której wszyscy potrzebujemy jak powietrza. Bo my żyjemy dla przyjemności. Cel życia jest żyć dla przyjemności, nie dla cierpienia, nie dla samego życia, które jest jałowe, puste, może być i takie beznadziejne. To nie dla takich idei żyjemy. My żyjemy dla chwały, dla piękna, dla radości, dla zabawy. Jak Fula mówiła, tam na górze jest gdzieś. Tutaj ją mam przed sobą też. Gdzie mówiła, że zbawienie znaczy inaczej bawienie się. No bo zauważ, pracujesz, trudzisz się po to, żeby mieć rodzinę, dzieci, żeby sobie dom urządzić, mieszkanie, żeby się cieszyć tym. Kupisz sobie tam, nie wiem, buty jakieś ładne, też się cieszysz tym. Kupisz sobie zegarek ładny, też się cieszysz. Czymkolwiek, cokolwiek sobie kupisz, robisz prezent, to się tym cieszysz. Dla rodziny, dla innych to jest satysfakcja, dzielenie się. I tylko dlatego żyjemy. To jest sensem. I Bóg też się podzielił swoją rozkoszą. Podzielił się i stworzył aniołów. Stworzył niebo dla nich, żeby dusze, żeby mogły tam się sobie żyć i rozkoszować się. To samo. I dlatego też ojciec Pio ciekawą rzecz powiedział, że Bóg stworzył raz niebo i do tej pory nic nie stworzył. A my tutaj widzicie, stworzyliśmy kosmos i dalej chcemy coś tam jeszcze stwarzać. Chociaż się ten kosmos rozsypuje, bo on nigdy już nie będzie wieczny i nigdy nie był wieczny. Miał początek i będzie miał koniec. Jezus zresztą też mówi o końcu świata. Ale nie teraz. To jeszcze długo, długo nie będzie, bo jeszcze miliardy, miliardy galaktyk, miliardy cywilizacji, niczym te aniołowie się zbawią, to nie wiem. To już 5 razy w niebie będziemy chyba. Oby ostatni raz. Czytam jeszcze jedną myśl. Niezwykle trudne zadanie dla Boga, by nam skutecznie pomóc w rozwiązywaniu zagadki życia w różnych kolejach naszego materialnego istnienia. Bóg niczego nie narzuca. Daje nam wszechstronną wolność myśli, słowa, dotyku i uczucia. Bóg, gdy tak się przyjrzeć życiu, jest naszą najpiękniejszą bajką, ale w alternatywnym kosmosie, w tym niezależnym świecie, wszystko się popsuło. Dlatego są problemy, z którymi nawet Bóg nie daje rady. Jeśli chce zachować naszą niezależność i butę, jaką mamy, Bóg nie daje rady z tym, bo wolność nam dał i tu sobie strzelił w kolano albo w stopę. Dlatego robi okrężnymi drogami do nas dochodzi, przez anioły stróżów, przez natchnienia, abyśmy się nawracali. Nic na siłę, nie weźmie nas za rękę i nie będzie nas ciągnął. Nie, bo to jest za fizyczne i zgwałciłby naszą wolność. Bóg taki nie jest. Ale Bóg taki
jest podobny do nas, lubi niezależność. Mam nadzieję, że z nami sobie poradzi i wszyscy ostatecznie znajdziemy się w niebie. Na pewno, bo kiedyś mi ojciec Pio też powiedział, bo pytałem, że Bóg sprawi tak, że na koniec wszyscy się zbawią i staną po prawicy. Dlatego głosujcie na PiS, bo PiS jest prawicowy. Na wszystkie prawicowe partie trzeba głosować. Bo one właśnie dążą do dobra, do dobrej ekonomii i do życia wiecznego. Dążą. A ci lewicowi nie, bo to są ateiści na ogół. Udają tylko wariatów, że są wierzącymi katolikami. Nie są. Jak pani Yahira tam pluje. Pluje, aż włosy jej wylatują. To są ludzie chorzy, naprawdę. Znaczy nie tyle chorzy, ile niezrównoważeni. Nie mają rozmyślań eschatologicznych, głębszych o sobie, o duszy, o życiu, o zmysłach, o swoich potrzebach. Nie mają tego. Oni żyją tak na żywioł. Byle władza, byle skrytykować, byle potępić. To jest droga donikąd, to jest zła droga. No ale z drugiej strony prawica też się musi nawracać. Tak samo. Ideałów tam nie ma przecież. Wszyscy mają problemy, wszyscy mają jakieś niedoróbki, niedociągnięcia, bo jesteśmy skażeni pychą, jak ojciec mówił. Dlatego musimy być bardzo pokorni i zdobywać najlepszą wiedzę. Materialną trzeba też zdobywać, bo jeśli pracujesz zawodowo gdzieś tam, albo ci nauka interesuje, to zdobywasz tą wiedzę, ale też zdobywaj wiedzę o sobie, o duszy. Bo jak zdobędziesz tylko materialną wiedzę, to wrócisz z powrotem na którąś z planet albo na naszą i będziesz znowu studiował, aż w końcu zrozumiesz, że trzeba sięgnąć po głębsze książki. Choćby po taką właśnie. System miłości. Tu jest wiedza o życiu. I to, co ja mówię, to mniej więcej tam jest. Tam jest, czytam wam zresztą. Jeszcze wiersz Maćka wam przeczytam. Zwątpienie. Patrzenie na ptaka wolnego przestrzenią, na Europę pod Jowiszem, na Faustynę zatopioną w sercu wody i krwi. Zwątpienie, kiedy modlitwą walę w tarczę nieba jak kamieniami. Kiedy empatia u ludzi jest cholesterolem i to tym złym. Walimy w siebie z gryzotami. Nerwice ubogacamy teoriami o złych ludziach. Nerwica jest ptakiem drapieżnym, poluje na ofiarę, zawsze szuka winnych swego stanu. Nerwica, bo nie wypełnia cię propaganda doczesności, nudzi cię historia, lecz lękasz się przyszłości, nie doznajesz przyjemności tu i teraz. Krzyż odrzucony staje się krzyżem o wielu ramionach. Krzyżem jest zawsze ratunek, wystawiany przez skrzywdzonych. Idziesz spać, zamykasz powieki, umierasz. A potem budzisz się w nowym życiu z niezapłaconym debetem. Nie chce mnie ruszyć ta myszka. Zasypia. Tak, tutaj czytam o tym zaśnięciu i budzi się sztywna przez chwilę. Spłacać to pierwszy cel życia na ziemi, o ile łatwiej tu, o ile czas lżejszy na ziemi niż w przestrzeniach piekła. A piekłem jest cierpienie bierne, bez możliwości ruchu, pomagania, dzielenia się. Piekłem jest cierpienie duszy bez osłony ciała. Piekłem jest czas 70 razy wolniej płynący w czyśćcu. Piekłem jest nie wierzyć w piekło, bo piekłem nazywać trzeba oczyszczenie, katarzys, czas duszy dany nie do zmarnowania. Ojciec mówił, że
lepiej już tutaj cierpieć i spłacić te wszystkie długi, kochać, bo najważniejsze, idziemy do przodu przez miłość i przebaczanie, ale też cierpimy przy tym, bo cały czas cierpimy. Więc wkładamy te wszystkie nasze cierpienia również do koszyczka Ojca Pio i się modlimy. Ale Ojciec mówi, żeby tutaj spłacić jak ile się da, bo potem jest jeszcze gorzej. Może być gorzej, niekoniecznie, ale może być gorzej. Znowu się rodzić. Więc tak mi kiedyś powiedział, tu mnie siecz, tu mnie pal, bylem w przyszłości miał raj. I to jest właśnie ta droga systemu miłości, że Bóg, sami się doświadczamy, palimy się, różne krzywdy sobie wyrządzamy, tu mnie siecz, tu mnie pal, bylem w przyszłości miał raj. W tym paleniu musisz mieć Boga, jak będziesz miał Boga, to się zbawisz na 100%, idziesz do nieba, a jeśli cierpisz, a wszyscy cierpią i lewacy też cierpią, komuniści też cierpią, ale oni cierpią bez Boga. Jeszcze narzekają i plują na Niego. Więc oni wrócą. Nie ma szans nawet. Więc trzymajmy się systemu miłości, a wszyscy się zbawią. Szybko, po prostu szybko, bo ostatecznie każdy się zbawi, ale może to trwać. A my chcemy już za tego życia skończyć tą hipokryzję życia materialnego. To trzymajcie się systemu miłości Maryi i papa. Pa.